Zadanie 27. W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby W wszystkich wierzchołków do liczby K wszystkich krawędzi jest równy W nad K równe 3 piąte. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Podstawą tego ostrosłupa jest kwadrat, sześciokąt foremny, pięciokąt foremny lub siedmiokąt foremny. I tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli w podstawie ostrosłupa jest n kąt, to liczbę wierzchołków ostrosłupa możemy opisać jako n plus 1. Natomiast liczbę krawędzi możemy opisać jako 2n. Z treści zadania wynika stosunek wierzchołków do krawędzi. I to sobie możemy zapisać jako w nad k. I teraz podstawiając uzyskujemy następujący stosunek n plus 1 nad 2n. Ale wiemy również, że ten stosunek jest równy 3 piąte, co oznacza, że n plus 1 nad 2n możemy przyrównać do stosunku 3 piąte. I teraz mnożymy na skos, czyli 5 razy n plus 1 jest równe 3 razy 2n, co możemy zapisać w następujący sposób. 5 razy n plus 1 jest równe 3 razy 2n, co oznacza, że 5n plus 5 jest równe 6n. Co teraz? Niewiadomy na lewą, wiadomy na prawą, pamiętając oczywiście o zmianie znaku. W związku z powyższym mamy 5n odjąć 6n jest równe minus 5, więc minus 5n będzie równe minus 5 i teraz obustronnie dzielimy albo mnożymy przez minus 1, uzyskując n równe 5. Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze w podstawie ostrosłupa zadania mamy pięciokąt, natomiast ponieważ mamy tutaj w zadaniu powiedziane, że jest to ostrosłup prawidłowy, to znaczy, że w podstawie znajduje się pięciokąt foremny. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.